Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. I jak co poniedziałek, jest dzisiaj pogadanka i takie bardzo szybkie danie. Ja to danie robiłam już naprawdę kilka razy i one mi bardzo smakuje, więc myślę, że Wam też posmakuje. Mam dwie takie malutkie cukinie. Ja już je umyłam i osuszyłam. Teraz chcę Wam pokazać, co nam będzie potrzebne, bo będziemy rozmawiać o czymś innym. A to po prostu będzie tak jakby obok tego wszystkiego. Ja tutaj mam mozzarella, ale podejrzewam, że całej chyba nie zużyję, bo to mam takie dwie malutkie cukinie. Troszkę pomidorów suszonych. Dwa malutkie takie jakby, no nie wiem, takie malutkie papryka czerwona. Takie paseczki dwa. Jeden plasterek sera pleśniowego, takiego wyrazistego w smaku. Do tego przyprawa do pizzy. Troszkę bułki tartej dobrej. I do posypania ja dam wiórki gołdy. Sól, pieprz do smaku. Także ja robię, wy oglądacie, a ja mówię o czym innym. Powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo mnie teraz zmartwiło, bo słyszałam, że bardzo dużo kont się youtuberów włamują. Włamują, później coś tam robią, jakieś niedozwolone treści i okazuje się, że danemu youtuberowi YouTube bierze i po prostu, jak to się nazywa, no zamyka konto. Także mam konto, a jutro mogę go już nie mieć, bo ktoś mi się włamał, coś tam pogrzebał w tym koncie, coś tam niedozwolonego zrobił. Gdzie YouTube po prostu, jak jest coś niedozwolone, no to po prostu bierze i zamyka. I chcę właśnie Wam powiedzieć, że gdyby się tak czasami zdarzyło, bo to różnie bywa, wolę dmuchać na zimne, a ktoś mnie ogląda, to wejdźcie od razu na mój Instagram, Becia Gotuje, tak mam też na Instagramie, bo w razie W, gdyby się coś stało, to tam po prostu będziecie mieli dalsze informacje, gdyby się coś stało, bo wiem, że tutaj właśnie ja oglądałam taką dziewczynę Malinowa MM i jej właśnie konto ktoś po prostu wziął nie wiem jak to się nazwać, zhakował, ukradł i YouTube jej zamknął konto. Teraz nie wiadomo, czy YouTube jej otworzy to konto, czy nie otworzy, nie mam zielonego pojęcia. No ale szkoda by było, naprawdę mi szkoda dziewczyny, tyle pracowała nad swoim kontem, miała swoją publiczność, ja też ją z miłą chęcią oglądałam, a tu nagle się okazuje, że miałaś i nie masz, bo ktoś jakąś chujnię za przeproszeniem zrobił. Jak tak można? Ja normalnie nie... To, widzicie, to nawet nie ma co uważać, żeby was w sklepie nie okradli, bo okazuje się, że w internecie też was potrafią okraść. I niby są jakieś te zabezpieczenia i tego, ale widocznie to nie tak działa. Także to bym chciała Wam powiedzieć. Chciałabym podziękować wszystkim. Tak jak mówiłam, 20 tysięcy subów już stuknęło. Także chciałabym podziękować ludziom, którzy piszą komentarze. A i właśnie jeszcze z komentarzami. Słuchajcie, komentarzy już jest tak dużo, że ja po prostu nie nadążam po prostu na odpowiadanie. Nawet chociażby pozdrowienie. Wyjdzie na to, ja już mówię do męża, że ja zamiast gotować, to ja po prostu będę siedzieć na komentarzami, bo jest tak po prostu dużo. Oczywiście ja bardzo za nie dziękuję, ja nie narzekam. Tylko chodzi o to, że jest po prostu już niewykonalne, żebym ja na wszystkie komentarze odpowiadała. Wszystkie te, które przeczytam komentarze i z którymi będę się zgadzać, a nie będzie zadanego jakiegoś pytania, po prostu będę oznaczać serduszkiem takim, tam gdzie zawsze jest właśnie, że oznaczyłam komentarz serduszkiem, to znaczy, że komentarz przeczytałam i się z nim tak jakby zgadzam. Także będziecie wiedzieć, że komentarz został przeze mnie przeczytany. Ale no niestety na wszystkie komentarze już z pozdrowieniami raczej no nie mogę odpowiedzieć, za co Was bardzo przepraszam, bo po prostu jest to już fizycznie niewykonalne.
tutaj mam pokrywkę żaroodporną i tą pokrywkę żaroodporną posmaruję, to są pomidory w oleju, po prostu tym olejem z pomidorków. O, tak. I na to położę te cukinie sobie tutaj, wydrążone. O, one będą. Cukinie też troszkę posmaruję tym olejem, ale tylko troszeczkę, nie dużo smarujcie. Ja chcę tak posmarować, żeby mi się po prostu tylko troszkę bułki tartej przykleiło po prostu. Dobrze. Tak, o. Widać, widać. Także bardzo się cieszę, no ale... I teraz właśnie jak skończymy ten filmik, ja będę robić losowanie. Zamówiłam fajne nagrody. Mam nadzieję, że już teraz po niedzieli one przyjdą. I jak tylko przyjdą, to będę rozsyłać. Zresztą to też zawsze trochę potrwa, zanim zrobię losowanie. Ale będzie zaraz za tym przepisem będziemy robić losowanie. Także kto brał udział w konkursie, niech nie ucieka, tylko niech ogląda do końca, żeby zobaczyć, czy coś wygrał. Losowanie zrobi to specjalny program, żeby nie było, że jestem jakaś po prostu postronna, że za kimś tam, żeby chcę, żeby ktoś wygrał. Nie, losowanie będzie uczciwe, będzie losował komputer po prostu. Kogo wylosuję, chyba że dana osoba po prostu nie poda mi swojego adresu domowego, żeby wysłać nagrodę, no to wtedy po prostu powiem na następnej pogadance, że dana osoba po prostu nie chciała nagrody, nie podała adresu i została, i wtedy po prostu wybiorę kogoś innego, żeby dostał nagrodę. Tak, widzicie? Oglądać, tak jak mówiłam, tak będzie. Powiem wam, że sobie też zamówiłam. O, teraz dam tutaj. Piekarnik już mi się grzeje, bo nastawiłam piekarnik na 180 stopni i to mniej więcej tak będzie ze 20-30 minut. Trzeba po prostu zaglądać. O, śmierdziucha troszkę damy. O. I pokroimy tak, takie o. Dobra, chcę teraz pokazać, żebyście widzieli. Niedługo ukaże się mój filmik, ja tak jak obiecałam, kuchnia. Będzie po prostu widać, co mi się sprawdziło w kuchni, co nie, jak mam zaplanowaną kuchnię. Także jak ktoś chce, to proszę oglądać, bo będzie niedługo. Już tam chyba na męża kanale Artur od Beci Ciężkie Życie Emeryta jest taki zwiastun tego mojego odcinka właśnie o mojej kuchni. O. Ale te pomidorki, to tak pachną te. Teraz z pomidorami takimi nie będę robić, ze świeżymi, bo po prostu no nie są one już jeszcze takie smaczne. Latem to tak, latem bym zrobiła ze świeżymi fajnymi pomidorkami, ale teraz po prostu to się nie nadaje. O, i to będę właśnie zapiekać w piekarniku. To mi troszkę, wiecie co, przypomina taką pizzę. Tylko że taką bardziej dietetyczną. O. Dobra. A i jeszcze właśnie, patrzcie, przypomniało mi się, dobrze właśnie, że mi się przypomniało. Słuchajcie, no nie nadążam z przepisami, ponieważ każdy prosi mnie o jakiś przepis. Was jest bardzo dużo, ja jestem jedna i nie jestem po prostu w stanie tego wszystkiego tak jakby na wasze prośby zrobić. Po prostu no nie jestem w stanie. Bo na inne e-maila mi wysyłacie, pani Beatko, proszę zrobić to, proszę zrobić to, a ja po prostu no nie jestem w stanie. Bo ja już tak myślałam z mężem, że ja już chyba mam, powiem wam,
Na 2 miesiące naprzód już, co bym chciała zrobić. O co mnie prosicie? O, patrzcie, wystarczy. Także damy jeszcze. Mozzarella jest fajna, bo ona tak się nie rozpaćka nam. O. I widzicie, także będzie pod koniec filmiku. Zaraz usiądę do komputera z mężem. O. Tu się troszkę takiej malutki da, bo jest malutka. O. Tak. O. I wstawiam na 20-30 minut. Fajna jako przekąska, to jest jako, ja to nawet jako danie takie na kolację, na śniadanko można zjeść. O, dobra. Tak. Także wy czekacie już do końca, żeby zobaczyć filmik z losowania, ale jeszcze przed losowaniem wam pokażę, jak wyciągnę te cukinie z piekarnika. Także jeszcze wam pokażę, jak cukinie wyciągnę z piekarnika. Uwielbiam ser, także musi być dużo serka. Gdyby zaczęło wam się palić, bo na przykład macie wyżej blaszkę, czy coś, czy inny piekarnik, po prostu zmniejszcie trochę temperaturę. Ja nastawiam na 180 stopni. Tak 20-30 minut myślę, że wystarczy. Także widzimy się za chwilkę. Minęło 20 minut i wyciągamy. Ale gorąco. O, o. A jak ładnie pachną przez te pomidory. O. Bardzo gorące. O. A. Także bardzo fajna taka, czy to na śniadanie, czy na kolację, czy taka jakaś dostawka do mięska, bo tu przecież mięsa nie ma. Także jak wam się pogadanka i przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. No i czekajcie do końca, bo teraz będzie dogrywka z losowania. Także do zobaczenia i pa, pa! No i witamy wszystkich przed komputerem. Będzie losowanie. Losowanie będzie losował komputer, tak? Taki specjalny program. Specjalny program YouTube'a. YouTube'a, żeby nie było, że jesteśmy stronniczy. Warunkiem jest oczywiście odpowiedzenie na pytanie, że tak, biorę udział. I czy jest moja pizza, czy jest pizza na moim kanale? Oczywiście, że jest. Także zaczynamy. Kopiujemy adres strony. Gdzie są wszystkie komentarze? Wklejamy do programu losującego. Wklejamy adres tutaj. Wklej. Unikamy duplikowania się plików. Duplowania się. 13, że to my. Tak, że nie jesteśmy komputerem. I co? Zaczynamy. Start. 3 nagrody losujemy. To nie chcesz iść. Cyferki mu nie pasują. Idzie. Idzie. Uuu. Przykro. Nie ma odpowiedzi na... Nie ma odpowiedzi na pytanie. Następne. El Blążanka. Jest odpowiedź, wszystko jest się zgadza? Jest odpowiedź, wszystko się zgadza. Pierwsza osoba wygrywająca. Pierwsza następna osoba. Ja następna osoba? Bartek pójdzie na rożen chyba. Urszula Kamińska. Biorę udział, tak, jest pizza na kanale. Jest druga tak, osoba. Tak, jest druga, pani Urszula Kamińska. Losujemy. Trzecią osobę. Ostatnią. Biorę udział, tak. No tak. Tak. O, mamy pana. Jest wreszcie pan. Tak.
Wojciech Szmura. Szymura. Szymura, Szymura. Także... No i co? I tu... I to jest wszystko. Kończymy. Ale... Ale... Jest jeszcze jedna nagroda od... dla osoby, która daje wspaniałe komentarze po kilka razy. I jest to kto? Grażyna Napłoszek. Specjalna nagroda ode mnie i od Beci. Także proszę panią Grażynkę też o kontakt i o adres. Proszę skontaktować się z Becią na jej adres e-mail i przysłać swoje dane kontaktowe do wysyłki. Tak, do wysyłki paczki. Pozdrawiamy i do zobaczenia na następnych filmach. Na adresy, na kontakt czekam do końca tygodnia. Tak jest. Czekamy 7 dni. 7 dni na jakikolwiek kontakt. I tak jak mówię, nie wysyłamy paczek za granicę. Tak jest. Chyba, że ktoś ma rodzinę w Polsce, to tak, to może rodzina odebrać. Tak. Także kończymy. Kończymy. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.